Bawimy się tymi samplami, tniemy, ucinamy, układamy i tak dalej. Czy znasz rytmy toczących głazów? Czy znasz rytmy? Trzymam kciuki, wiesz, żeby wyszło, bo jeszcze nadzieja jest. Jak to się mówi, umiera ostatnia. No, jeszcze zrobimy, zobaczymy. Oby było. Tak. Znaczy wiesz, bo to się nadaje na taśmę, wiesz co chodzi? Wiem, tak, materiał, wiem, materiał. Wiem. To jest kurde. Nie, bo może zrobimy. Dobra, to idziemy. Gdzie ja mam się tu wpisać? Gdzie chcę, tam. Gdzie znajdziesz miejsce? No tutaj tak się wpiszę. Jeszcze. Tutaj winyla trzaski, bębny z mocną stopą. Dostaniesz to, co definiuje mnie. Oto ja, jeden z tych, co spędza. W ogóle skąd, Falcon, mieliście pomysł? Znaczy skąd on myślał, tak z ciekawości, jeżeli chodzi o właśnie mixtape w miłości? To jakby wyszło jakoś... To? No, właśnie. To, to była inicjatywa klubu. Klubu? To była inicjatywa taka, że na urodziny klubu chcieli zrobić mixtape. Aha. I po prostu na jedną stronę zaprosili nas, na drugą stronę ziomali z Virginii. No i żeśmy któregoś popołudnia z Wojtkiem usiedli. I nagrali? I zrobili, no. Wybraliśmy po prostu fajne rapowe kawałki o miłości i nagraliśmy, no. Elegancko jest. Tam Keps mi się chyba podpisał. Za dużo nie zostało, kurczę. Bo marker był nie... Marker był nierozgrzany. A nowy był i dlatego. Ja tu też jestem. Zrobię tutaj tak, żeby na razie sobie przeschło, a nie uciekło. O, już nupię, aż ty garbonko na majku. Sztygara tu nie masz, czy jest? Jest, sztygar. I kraj. Nie, kraj nawet jest, kurde no. W końcu się zobaczyliśmy, bo cię ścigałem. Tak, no żeśmy tam się nie mogli trafić, kurde, ale no. w końcu się udało. Się udało. Dobra, dokładnie. Tutaj na razie to zrobimy z biało. Piękna taktyka układania pokładek. Ciach. Tak. I... O, to musi znaleźć się chyba miejsce, bo tam Kosi się tak wpisał, że na całe plecy. Klasyka, kurde. Nasza praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. A dobra, to Kosi jest tak. Ja zrobię tutaj tak. Zdamię nawienia. Jest to elegancko. Dobrze. No co? Mamy to. Mamy. Dobra, to tu składam z powrotem. Fajnie, że kurczę, wiesz, jakby... Ty jako, wiesz, już... Jako DJ też masz wkład, wiesz, w kasetowy świat, rozumiesz co chodzi? W sensie wiesz, no tak trochę nie chcąc, no ale no ale jest, się, ale jest, ale wiesz, no. Ale jest. Dlatego liczę na to, co mówiłem, na elementarz, wtedy wiesz, będzie taka wasza, tak, wasza, rozumiesz? Tak, ale to powiem ci, że o tą taśmę, nie, no. O miłość, to się bardzo dużo ludzi gdzieś tam pytało, to wyszło... No tak, 50 sztuk chyba tego wyszło, nie? To wyszło w mega okrojonej... No. Aha! Jakoś tam, nie wiem ile sztuk, ale no. Na przykład... Ja swoją sztukę i Kepsa kupiłem w sklepie, nie? Bo aha. Nie dostałem. Nie dostałeś, no. Rozumiem. Niestety, ja też no, ale... kupiłem, także wszyscy kupują. No ale właśnie ale dobrze, wiem, no. Wiem, że mało wyszło też, bo słyszałem, że 50 sztuk właśnie chyba, więc wiesz, no tym bardziej możliwe, ciężko dostać. Możliwe, nie? No. No ale przekaz jest jeden. Kupujcie kasety, płyty, winyle, wspierajcie artystów, wspierajcie wszystkich, którzy uważacie, że są w warci wsparcia i pozdro do Ględzia. Hello! Ponownie z Kepsem. Z podpisu niedużo było, nie zostało. Zostało tyle. Znaczy coś jest, coś tam widać, ale. Dobra. Sam byłem nieświadomy, że nowy marker był nierozgrzany, dlatego ponownie będę miał dwa podpisy. Super. No, no, to no. I to. I Echina cała jeszcze. Ja również dziękuję za ponowne spotkanie. Ślicznie dzięki. Podpisane. I git. Miłego grania!
Nad miastem wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przegląda ładnie. I co mi to pomoże, gdy z tobą, o mój Boże, już dłużej tak nie.